We włoskich Alpach w Piemoncie zerwała się lina kolejki górskiej. Jeden z wagoników spadł z dużej wysokości. W tragedii zginęło 14 osób, w tym kilkuletnie dziecko. Kolejka łącząca miasto Stresa ze szczytem Mont Tarone od 2014 do 2016 roku była zamknięta ze względu na prace konserwacyjne. Ostatnio nie działała z powodu pandemii, wróciła do użytku 24 kwietnia. Wczoraj na 300 metrów od szczytu zerwała się lina kolejki i jeden z wagoników spadł z dużej wysokości na drzewa. Podczas akcji ratowniczej udało się wyciągnąć ze zmiażdżonego wagoniku dwoje ciężko rannych dzieci w wieku 5 i 9 lat. Musieliśmy odzyskać te biedne ciała. Dzieci zostały zabrane do szpitala, zabrane helikopterem. Jedno jest w ciężkim stanie, drugie w trochę lepszym. To straszny moment dla mnie i dla naszej społeczności i myślę, że także dla całych Włoch. Według najnowszych informacji jedno z dzieci zmarło w szpitalu w Turynie. Łącznie w katastrofie kolejki zginęło 14 osób. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną zerwania liny. Okoliczności zdarzenia ma zbadać specjalna komisja.